powinniśmy się bardziej wsłuchiwać w wasz głos, bo macie nam dużo do powiedzenia. Powinniśmy wam również zadawać pytania, abyście mogli wyjaśniać nam różne nurtujące was kwestie. Jestem też przekonana, że powinniśmy włączać młodzież w różne mądre i ciekawe inicjatywy, tak byśmy wspólnie stworzyli taką platformę działania. I chciałabym też, żebyście mieli to poczucie, że jesteście przez nas traktowani poważnie. Wiem, że chcecie być traktowani poważnie, co wynika nie tylko z mojego doświadczenia nauczycielskiego, ale też wieloletniej współpracy z młodzieżą. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest zdrowiu. Chciałabym wskazać tylko na pewne kwestie. Otóż niektóre dane z tego raportu są dość optymistyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o aktywność fizyczną młodych ludzi. Tutaj rzeczywiście troszkę podnieśliśmy się w rankingu. Natomiast inne dane niestety są niepokojące, a wręcz powiedziałabym bijące na alarm. Coraz częściej młodzież sięga po alkohol, narkotyki, a także papierosy. Bardzo źle wygląda sytuacja, jeśli chodzi o samoocenę młodych ludzi dotyczącą ich wyglądu. Zajmujemy niestety niechlubne pierwsze miejsce. I wreszcie, również niezbyt dobrze wygląda jakość komunikacji w rodzinie. Coraz więcej młodych Polaków ma trudności, aby rozmawiać o ważnych sprawach ze swoimi rodzicami. I także coraz mniej czasu z rodzicami spędzają. Szanowni Państwo, z roli nauczyciela się chyba nigdy nie wychodzi, a okazuje się, że tablica jest pomocna również w Pałacu Prezydenckim. W związku z tym pozwolę sobie zainaugurować cykl Eksperci pytają młodych.